Dzień dobry. Chciałabym zacząć od organizacji Muliny, o której wspominałam w poprzednim odcinku, że wprowadziłam pewną nowość. Otóż tutaj, co widzicie w pudełeczku, to są moje muliny do psa. I wyciągnęłam sobie tutaj takie przykładowe trzy pakiety. Na niektórych pakietach, tak jak na tym, jest jeden spinacz i potem na niektórych są dwa, ale w różnej konfiguracji. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że z jednym spinaczem, pakiet z jednym spinaczem po prostu trzyma woreczek, żeby się nie rozwinął. Natomiast tutaj chciałam sobie wprowadzić oznaczenia, dlatego że 712 kolorek się kończy. Biały już w ogóle się skończył. I żeby nie biegać do mojej listy, którą mam w Excelu na komputerze i sprawdzać, czy potrzebuję zamówić tego, czy potrzebuję zamówić mulinę w tym kolorze, czy może mam zapas, stwierdziłam, że dam sobie takie oznaczenia na pakietach, żeby to nie sprawdzać w pliku. I co to oznacza? Dwa spinacze oznaczają, że albo że mulina jest zamówiona, albo jest na liście, którą sobie sporządzam do zamówienia, że się kończy i należy taki kolor zamówić i mam to już uwzględnione. Natomiast tak jak w przypadku tutaj białego, gdzie te spinacze są po dwóch stronach, oznacza, że już sobie w pakiecie zauważyłam, że już się kolor kończy i sprawdziłam sobie na liście i spinacz po tej stronie oznacza, że mam jeden motek zapasu. Tak sobie to rozwiązałam. Teraz moim zadaniem będzie pozdejmować te spinacze, bowiem mulinka już przyszła. Tutaj mam dwa woreczki. Dwa, ponieważ ja jestem chyba najbardziej niezdecydowanym klientem i ciągle zmieniam zdanie, że robię zakupy do jednego projektu, potem stwierdziłam, że dokupię, albo to było na odwrót, że tutaj są do dwóch projektów, a tutaj to może jeszcze do jednego i porobiłam sobie takie zapasy, żeby ciągle tej muliny nie zamawiać i nie płacić za przesyłkę. I teraz będę chciała to rozdzielić. To już kiedyś Wam pokazywałam, że mam tak przygotowane papierowe torebki. Na papierowych torebkach mam numery. Ja sobie to zaraz porozkładam. Może rozłożę sobie to i zaraz się z Wami połączę. O, proszę bardzo, już sobie te wszystkie torebeczki z numerami porozkładałam. Zapomniałam, że zanim włożę te nowe mulinki do torebek, to muszę je jeszcze umieścić w pliku Excela. To już nie będę tego pokazywać, bo już w którymś z odcinków to pokazywałam. Zobaczcie, to jest mój Excel. Coraz ładniej się zapełnia. Tutaj taka, tu na środku. Taka ładna, tłuściutka kolumna, w sensie, że takie ładne wzory, ale ta obok trochę bardziej pusta. Dobra, chodźmy teraz do tych woreczków. Już sobie wszystko porozdzielałam, powpisywałam, teraz powkładam do torebek. Po tym, jak ja tak porozdzielałam numerami, przygotowałam do włożenia, to już nie wygląda ich aż tak dużo. Wiecie, zrobiłam błąd. Bo ja miałam kilka list. Jedna lista to była mulinki, które się... Co, Maszeńko? Mulinki, które się kończą. Potem dopisywałam do trzech różnych projektów. I jeżeli w tych trzech projektach powtarzał się jakiś kolor, którego nie miałam wpisanego do Excela, to ja nie sprawdziłam, że mam to na liście do zamówienia. I tak stałam się posiadaczką na przykład koloru 37, więc muszę zobaczyć poza telefonem, 37-22. O, trzy takie same, słuchajcie, no po co mi tyle. I jeszcze kilka takich
błędów było. Zdaje się, że właśnie jeszcze tutaj fioletowego. No, fioletowy to chyba nie jest taki często występujący kolor. No ale dobra. Niech sobie czeka na swój czas. Dobra, pakuję wszystko. Biały sobie zostawię, bo muszę przygotować do dalmatyńczyka. Dobrze, to do zobaczenia później. A teraz po kolei będą się pojawiać cztery plansze z propozycją prac. Głos sobie dogrywam później przy kawce, chociaż już mam mało. Stwierdziłam, że nie będę nagrywała filmu, bo właściwie to nie mam jak tego pokazać. Łatwiej będzie po prostu wrzucić obrazek, on będzie wtedy lepszej jakości, a właśnie głos mogę sobie dograć później. Więc tak, jakiś czas temu na Facebooku pojawił mi się obraz pewnej pani i był to taki kwiatowy kot. Bardzo mi się spodobał ten obraz, a ponieważ no, ja haftuję, no to nie będę sobie wydrukowywać obrazu, tylko oczywiście przełożyłabym sobie to na haft. I byłam tak zachwycona tym obrazkiem, że wrzuciłam go na grupę do Bożeny. I tam były różne reakcje. Ktoś napisał, żeby pisać z zamówieniem bezpośrednio do Bożeny. Ktoś inny, że Bożena już nie zajmuje się przerabianiem haftów. No to sobie myślę, spróbuję to wrzucić do Haftixa i jakby to wygląda, zobaczyć, jakby to wyglądało w Haftixie. Dałam bardzo drobną kanwę. Założyłam, że byłby to na przykład stremin. I wówczas... A może w tym momencie wrzucę wizualizację. I wówczas ten kot prezentowałby się bardzo ładnie. Tylko znowu, podobnie jak przy moim dalmatyńczyku teraz, trzeba by chyba przy tym kocie wyszyć tło, żeby to się ładnie prezentowało. Albo nie wyszywać na streminie, tylko na jakimś materiale o ładnym splocie, ale musiałby to być drobny materiał, bo jak daje niższe CT, to kot wychodzi już brzydki. Więc musi być drobniutkie CT. Tylko trzeba by tutaj zadecydować, czy na przykład na streminie wyszyć białe tło, czy jednak pomyśleć o jakimś ładniejszym materiale. I pokazywałam tutaj mojej koleżance plastyczce, i ona mówi, fajne, tylko nie podobają jej się te kwiatki, które wyrastają z głowy i nie wiem, czy z ogona też. Mówi, tego by nie wyszywała. No oczywiście, jeżeli przygotowujemy sobie wzór sami, to możemy zadecydować. No i oczywiście nie wyszywałabym też tego podpisu autorki. No to taki pomysł. Wiecie, planów ja mam bardzo dużo, ale tak chciałam się pobawić. No myślę, że jest to fajny pomysł. Po pewnym czasie pojawił mi się kolejny obrazek z tej serii, tej samej pani. I gdyby tak wyszyć sobie takie dwa, no wyglądałyby bardzo fajne. Ten drugi kotek jest w innej pozycji. On chyba idzie. Jak znajdę, to tutaj też wkleję. Także to taki pomysł powstał. No i słuchajcie, zaraz jak na zawołanie, jak tylko miałam ochotę powyszywać kotka, to miałam rozmowę z koleżanką. Koleżanka się pyta, Asia, czy ty wyszywasz na zamówienie? Mówię, nie wyszywam na zamówienie, no bo wiecie, w perspektywie mam to, żeby wyszyć w końcu coś dla siebie. Nie wyszywam na zamówienie. No ale wiecie, jestem ciekawa, więc zaraz zapytałam, ale o co chodzi? No i koleżanka chciała dla swojego syna właśnie jakiś obraz z motywem kota. Mówię, słuchaj, no wiesz, już się ugięłam.
że jakąś małą robótkę to mogę zrobić, coś co nie zajmie mi dużo czasu, ale duży obraz to na pewno nie wchodzi w grę. No i koleżanka wybrała sobie na Etsy. Ostatecznie prosiła mnie, żebym zakupiła 3 wzory i tutaj będziecie mogli zobaczyć. Pierwszy wzór, to ja się, słuchajcie, przestraszyłam. Zobaczcie, to jest taki piękny czarny kot, bardzo mi się spodobał, po prostu zakochałam się w tym wzorze, ale on jest ogromny i on jest większy od tej mojej dziewczynki. Od razu powiedziałam jej, że nie, nie, no ten jest fantastyczny, po prostu nawet chciałabym go dla siebie wyszyć, a dla niej niestety tego nie wyszyję, bo zajęłoby mi to za dużo czasu. A później koleżanka wyszperała jeszcze 2 mniejsze, no i te jak najbardziej wchodzą w grę. Jeden to jest taki pikselowy, on jest naprawdę malutki i będzie prosty do wyszycia, taki koci pokój. I kolejny, gdzie jest mnóstwo kotów, koci sampler to jest zresztą. No i te dwa ostatnie, które pokazuję, są takie dziecięce, więc któryś z tych będzie dla niej. Prawdopodobnie ten, gdzie jest mnóstwo kotów, bo ten jej się podobał bardziej, ale prosiła, żebym kupiła w jej imieniu, ponieważ ja mam konto na Etsy, tak, to tak będzie łatwiej, żebym kupiła te 3 wzory. No i tak się zdziwiłam, że 3 wzory i nawet ten duży. No a ten duży to chyba ma być dla mnie w prezencie, bo mówi, że chciałaby, żebym ten wzór miała. Nici do tych małych już sobie zakupiłam, więc jak tylko skończę dalmatyńczyka, to zabieram się za kociaki. Dzisiaj jesteśmy na pięknej kaszubskiej wsi u Marty. Chciałam wam coś pokazać. Marta, chcesz pozdrowić widzów? Tak, pozdrawiam wszystkich widzów, którzy lubią Asię i jej piękne wytwory. No właśnie, bo ja chciałam nagrać tutaj wytwór. O, zobaczcie. Poznajecie latarenkę? Dzisiaj może trząść, bo nagrywam z ręki. Latarenka wisi sobie tutaj w kąciku. Latarenkę to już znacie. A zobaczcie, jaki piękny kącik. O. Piękny biały fotel, który Marta sama zrobiła. To znaczy nie zrobiła fotela, tylko pomalowała. Tak, Marta? Tak, pomalowałam i bardzo lubię czytać tą książkę. No, taki piękny kącik i takie piękne kotki się pojawiły. No, bardzo ładny kącik z pięknym widokiem. Dzisiaj mam towarzystwo do wyszywania, to jest moje stanowisko. Wyszywam pieska, a tutaj mam gościa. No i dzisiaj już mam bardzo ładny wynik, bo pilnuje mnie ciocia, goni mnie do wyszywania. Tak, nie ma obijania. No, a ciocia przyjechała tutaj z pocałunkiem. Obiecałam, że pomogę, ale jednak się wymiksowałam, bo ja tu nic nie widzę. A ciocia dzielnie pracuje. Pracuje i pruje. Pruje i wyszywa. Tak, bo ciocia cały czas tutaj coś opowiada. Tak. I się pomyliła. To właśnie. Ale ja wyjdę z tego. No na pewno. Na swoją drogę i będę dalej wyszywać. No. Muszę. Dla mnie to z nadrukiem to jest trudne, bo ja nie widzę tych wzorów. No już dużo ciocia ma. Dużo mam tylko, ale ja to wyszyję. Ja się wcale nie martwię. Powoli wyszyję. I będzie pocałunek, nie wiem za ile, ale... Ale myślę, że dam radę. No, i fajnie, będzie ta moja głośka zadowolona kiedyś, może mnie pochwali. Na razie to robię. Ile się tylko ma.
Dobra. Trzymamy pół godzinki wyszywania i... Idziemy na pizzę. Tak. Tak. Dobrze. Zobaczcie, jak dużo już mam tego haftu. Wczoraj wieczorem chciałam nagrać film, bowiem wczoraj skończyłam łóżko i tak właśnie czekałam na ten moment, że nagram film, kiedy już będzie cały pyszczek psa skończony. No nie tylko pyszczek, kiedy już w ogóle skończę wyszywać dalmatyńczyka. No nie mam tutaj na myśli całego obrazu, tylko obszar psa, o tak to powiedzmy. Ale wczoraj wieczorem, no wieczorem jest gorsze światło, a tutaj w salonie świeci mi z rana słońce, więc stwierdziłam, że nagram to dzisiaj rano. I jeszcze doszło sporo cylindra. Chciałam powiedzieć kapelusza, ale to jest cylinder. Gdyby to był kapelusz, to by było mniej wyszywania, ale ten cylinder jest taki dosyć wysoki, to nakrycie głowy. I wiecie, mam obawy, bo nie mam za dużo materiału. Mam nadzieję, że się zmieści. I będzie wystarczająco materiału, żeby naciągnąć później na plecki ramki. Obraz wygląda przepięknie. Ostatnio wyciągałam białego konia, który jest od tej samej projektantki, co pies. I wcześniej zachwycałam się tym białym koniem, a teraz no nie wiem, czy dalmatyńczyk jednak nie będzie na pierwszym miejscu. Jest taki bardziej wyrazisty, podoba mi się bardziej. W następnym odcinku pokażę Wam te dwa obrazy obok siebie. W następnym odcinku, bowiem tak sobie zaplanowałam, że to będzie ostatnia odsłona tego odcinka i już go zakończę. Myślę, że tam jest wystarczająco dużo materiału, jak to wszystko posklejam na jeden odcinek. A kolejnym razem, kiedy się spotkamy, to pokażę finisz dalmatyńczyka, pokażę Wam zestawienie z białym koniem i mam jeszcze taki pomysł. Nie wiem, czy będzie Was interesować, ale to dam na koniec, więc kto tylko będzie chciał obejrzeć krzyżyki, to obejrzy sobie początek, a w ostatniej odsłonie kolejnego odcinka będę chciała pokazać kilka zdjęć z Kilimandżaro. Nie żebym teraz wyskoczyła sobie na taką wyprawę, ale tak sobie wymyśliłam, że chciałabym się z Wami tymi obrazkami podzielić. Zobaczycie dlaczego. A teraz wracając do haftu, to ta część z buźką poszła bardzo szybko. 2 tygodnie temu odpaliłam wrotki i naprawdę szybko zaczęło przybywać. To jedna rzecz. A w tym tygodniu, który minął, miałam gościa, którego mogliście zobaczyć na kanale. Przyjechała do mnie ciocia z portretu, która również wyszywa. I wyszywałyśmy razem. No oprócz tego, że tam robiłyśmy inne rzeczy, chodziłyśmy w odwiedziny do różnych osób. To było też dużo czasu na haft. I powiem Wam, że ciocia jest lepszą zawodniczką niż ja. Chodzi tutaj o skupienie. Chociaż wiecie, no ja byłam troszeczkę w innej roli. Osoba, która jest gościem, to właściwie nie ma innych zajęć. I rzeczywiście no, może sobie poświęcać ten wolny czas na przykład na swoje hobby. A jednak jeżeli jesteśmy gospodarzami, no tych obowiązków jest więcej. Goście są absorbujący, bo trzeba zrobić zakupy, trzeba podać śniadanie, obiad, zrobić herbatkę. No jednak trochę tego latania jest. Ale mimo wszystko, no
Ja jestem bardziej roztrzepana. Zaraz pokażę Wam, co dzisiaj wymyśliłam, ale teraz jeszcze o cioci. No i właśnie ciocia taka była bardzo, była pilną chatciarką, że tam po porannej kawce, no to zabieramy się do wyszywania. Asia, siadaj do haftu. Ja już się śmiałam i ja mówię, Boże, co za żandarm przyjechał i mnie goni do wyszywania. No oczywiście to tak mówiłam z przymrużeniem oka, no ciocia wiedziała, że nie wyzywam jej od żandarmów, chociaż no mówiłam na nią żandarm z przymrużeniem oka, chociaż jak byłam dzieckiem, ciocia do dzisiaj, chyba za każdym razem jak jest u mnie, to wspomina tą sytuację. Jak byłam dzieckiem, nie wiem, bardzo małym, bo ja tego nie pamiętam. Czasami nawet sobie myślę, czy przypadkiem ciocia nie myli mnie z moją siostrą. Jak byłam dzieckiem, to chciałam, żeby ciocia poczytała mi jakąś bajkę. A jej się nie chciało czytać i nie wiem, czy trzymała książkę i zaczęła coś wymyślać. A no, dzieci mają swoje ulubione bajki. I tę książkę chyba zawsze czytał mi tata. Ja tą bajkę znałam na pamięć, a mimo wszystko chciałam, żeby ktoś mi ją czytał. No i kiedy ciocia zaczęła wymyślać, to od razu się zorientowałam, ale zamiast powiedzieć to w jakiś ładny sposób, wiecie, jakie dzieci są bezpośrednie, to podobno powiedziałam do niej, fajatka, to wcale tak nie było, idę do tatusia, on nam lepiej mi czyta bajkę. No i ciocia do dzisiaj to wspomina. W ogóle no, chyba byłam takim nieznośnym dzieckiem. Z kolei wujek, brat cioci, zawsze kiedy już, już byłam powiedzmy dorosła, no taka wiecie, świadoma, to też zawsze nie, że Asia przyjechała, tylko Jasiana przyjechała. Chyba zawsze powtarzałam, że coś zrobię, Jasiama, Jasiama, no i tak zostałam. Właśnie nazwana Jasiama i Fajatka. No to takie historie z dawnych czasów. Tak, to była anegdota o żandarmie. A teraz już przenosimy się do dnia dzisiejszego. No właśnie, to wspólne wyszywanie dało mi do myślenia, że ja mam problemy z koncentracją. Znaczy tak, to ja o tym wiem, że ja coś robię, potem gdzieś pobiegnę, wracam i teraz stwierdziłam, że... O, a jeszcze widzicie, moje filmy też są bardzo chaotyczne. Zawsze przypominam sobie film z Sysi pod tytułem Jak szybciej wyszywać. Tam są różne porady, żeby szywać na dwie ręce i tak dalej. No ale żadne cuda nie pomogą, jeżeli na haft nie poświęcimy czasu. I właśnie teraz po odjeździe cioci, jak tak zaobserwowałam, że ona tak siedzi, potrafi siedzieć długie godziny i nie wyszywać, to przyniosłam sobie tutaj do mojego kącika minutnik. Minutnik jest nastawiony na 30 minut. Uważam, że jednak po 30 minutach warto wstać i rozprostować kości. I sobie wyszywam. Fakt, że słuchajcie, miałam dość prosty obszar. Ja już robię kapelusik. Kapelusik jest bardzo wdzięcznym obszarem. Wyszywałam tylko jednym kolorkiem i udało mi się zrobić dzisiaj, zobaczcie, przez te pół godziny 90 krzyżyków. Gdybym siedziała godzinę ciągiem, 180, to dla mnie statystyka byłaby satysfakcjonująca. A gdyby tak siedzieć ciągiem 5 godzin, wow, to by było coś. No ale nie, no słuchajcie, teraz nagram film i zaraz pójdę na spacer, więc chyba więcej niż to jedno pół godziny to ja teraz nie powyszywam. Ale tak, aha, no i jeszcze będąc przy statystykach, dzisiaj 90 krzyżyków,
A w ogóle to już mam 22 tysiące, cały hał 25 200, czyli zostało mi około 3000, około 3200 krzyżyków. I prawdopodobnie teraz już będę pędzić, bo już widzę koniec, więc myślę, że już będę pędzić do finiszu. I tak sobie myślę, że ten cylinder będzie fajny do wyszywania. To znaczy cały obraz był fajny, ale jednak ten łaciaty piesek był wyzwaniem, bo często trzeba było zmieniać nitki. No tutaj wiecie, ta buźka tutaj, to było dosyć dużo białego, gdzie mogłam poszaleć bez zmiany kolorów. No ale te wszystkie łatki to było tak, trochę wyszywania, dużo kończenia i zaczynania nitki. Ten kapelusik, o ten rancik wspaniale się wyszywało i bardzo ładnie wygląda. No, jestem zachwycona tym obrazem. A przepraszam, korekta jeszcze, bo tutaj nagrałam, że to będzie ostatnia odsłona. No to jest ostatnia odsłona, którą nagrywam, ale teraz jeszcze wkleję parę słów, ale to już nie będę, podłożę głos z dyktafonu, to już mam nagrane, tylko w odwrotnej kolejności wkleję. Nie mogę się skupić. Jeszcze będę chciała mówić o pocałunku Klinta. Głupio wyszło z tym pocałunkiem Klinta, z tą wyszywanką. Wcześniej, kiedy rozmawiałam z ciocią przez telefon, to mówiłam, żeby zabrała tą wyszywankę ze sobą i że jej pomogę, bo widzę, że coś się tak z nią męczy. Ciocia wspomniała, że po cichu nawet na to liczyła. Ale kiedy ja zobaczyłam ten haft, to się z tej swojej oferty wycofałam. I dlatego właśnie mówię, że głupio wyszło, ale no przeprosiłam, że ja się jednak nie podejmę. Dlaczego? Powiem Wam, że jednak o wiele łatwiej wyszywa się mi na kanwie białej. Zresztą no tak wybrałam. Moje prace wyszywam właśnie na białej. Chodzi mi o to, że na czystej, gdzie nie ma tego schematu. Być może, gdyby to był mój schemat od samego początku, znałabym oznaczenia, wyszywałabym swoim systemem, miała swoją organizację nici. Co tam jeszcze? To mogłabym to wyszywać i zupełnie inaczej odebrałabym ten haft. Ale ciocia wyszywa ten pocałunek, a może wszystkie prace tak wyszywa. Jej sposób to jest taki, że chyba najpierw robi duże plamy kolorów, a na koniec zostawia te drobne. Drobne, pojedyncze, te miejsca, gdzie często kolory się zmieniają i właściwie te miejsca zostały do wykończenia, no oprócz tego tła, które jest wokół postaci. I powiem Wam, że jak zerknęłam na ten materiał, ja nadrukowanych symboli nie widziałam na tym materiale. Może dlatego, że ten materiał już był taki zmęczony, przepracowany i to nie było widoczne. Ja musiałabym wszystkie te, powiedzmy, symbole, bo dla mnie to nie były symbole, tylko jakieś plamy, musiałabym sprawdzać sobie na papierowym schemacie. A jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, jak uwielbiam papierowe. No, już nie. Wolę jednak te cyfrowe wzory. No, więc jeszcze dodatkowa trudność to to, że musiałabym pracować z papierem. Dodatkowo, nawet na papierze, słuchajcie, wcale te znaczki nie były czytelne. Na przykład krzyżyk zielony czy krzyżyk
niebieski, chodzi mi o znaczenie na schemacie, no były tak podobne do siebie. Ciocia mówi, że w domu ma powiększony ten schemat i że tam pięknie widać, ale i tak pracuje z lupą. A której to lupy tutaj nie wzięła, bo myślała, że ja lupę mam. Okazało się, że ja takich pomocy nie używam. No i wycofałam się z tego projektu. I ciocia, będąc u mnie, pracowała właśnie nad tym pocałunkiem. Mówiła, że ciocia nie mówiła, że spoko, ale mówiła, żebym się nie przejmowała, że rozumie. No i mówi, że powolutku będzie sobie to robić. Ale no, widzę, że nie sprawia jej to przyjemności, ani nie podoba jej się obraz. Krzyżyki są za małe. Schemat jest trudny, bo są częste zmiany kolorów. Ale będąc tutaj u mnie, skorzystała, czegoś się ode mnie nauczyła, przynajmniej mogłam się zrewanżować, nauczyła się wyszywać na tamborku. Nie wiem, od czego się to zaczęło. Aha, ja jej pokazywałam moje materiały, jakie mam, zbiory, moje tamborki. No i zaczęła oglądać te tamborki Nurgę. I wzięła sobie ten najmniejszy tamborek i mówi, że musi spróbować na tamborku. I zapięłyśmy ten tamborek i mówi po prostu niebo i ziemia. Dlaczego ona wcześniej nie stosowała tamborka? Mówi, że świetnie teraz się wyszywa na tym moim tamborku. To znaczy nie dlatego, że to był mój tamborek, tylko po prostu mówi, czemu ona na to wcześniej nie wpadła, żeby używać tamborka. I mówi, teraz już chyba zawsze będzie wyszywać na tamborku. Materiał był ładnie napięty, lepiej było widać te wzory. No i tak właśnie sobie wyszywała. Wyszywałyśmy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Że tak z ciekawości na tym prostym obszarze poprosiłam, żeby mi dała postawić kilka krzyżyków. I teraz moja opinia na temat tego zestawu. To był zestaw pocałunek, to zestaw z AliExpress. Pierwszy raz miałam okazję wyszywać tą muliną. Być może jest to DMC, a może chińskie, nie DMC, CXC, a może chińskie muliny są różne. Powiem Wam, że w tym zestawie z pocałunkiem wyszywa się tą nicią z zestawu tragicznie, po prostu jakbym wyszywała wełną. I jest to 14, mulina jest bardzo puchata i mówię do cioci, że no dobra, 14, więc powinno się wyszywać 3 nitkami, ale w tym przypadku, czy po tej próbie, którą miałam, to ja bym zredukowała ilość nitek do 2. Tak, przepisowo, prawda, na 14 używamy 3 nici, ale nici DMC, aczkolwiek nie, wyszywałam, tylko ja wyszywałam na kanwie plastikowej 3 nitkami i było ok. A tutaj przez to, że ona jest taka puchata, użyłabym 2, bo wychodzi taka, no, gruba ściera, że tak powiem. Jak dla mnie za grubo. Tak, to moje 2 spostrzeżenia. Że, no więcej. Pierwszy minus, że słabo widoczne symbole. 2, że mulina kiepskiej jakości. Zmieniłabym to, że wyszywałabym 2 nitkami, a nie 3, dla komfortu wyszywania i dla estetyki pracy. No i kolejny minus za to, że wzór bardzo odbiega od oryginału. No już w wielu odcinkach wspominałam, że ja jestem wymagająca. I specjalnie wybrałam 14, bo liczyłam na to, że
praca będzie ładniejsza, kiedy krzyżyk jest drobniejszy. Ale niestety, no może jest to specyfika większych krzyżyków, że te prace zawsze będą takie bardziej kwadratowe i mniej wyraźne. I mam wrażenie też, że kolorystyka tego obrazu jest taka bardziej uboga niż oryginalny obraz. A może to kwestia tego, że brakuje tutaj tych drobnych elementów, kolorowych elementów na ubraniu tych kochanków, które obraz ożywią. Może brakuje tego. Niemniej jednak ja wyszywając to nie byłabym zadowolona z tej kopii. I szkoda, bo no, wkłada się tyle pracy, obojętnie czy jest to 16, 18 czy 14, no, poświęcamy czas, poświęcamy oczy, wkładamy w to serce, a efekt jest taki o, przynajmniej w mojej ocenie, bo może osoba, która wyszywa, jest zadowolona. Gdyby nie była zadowolona, to może rzuciłaby już to w kąt. Żegnam się już z Wami i do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce, może już w przyszłym tygodniu.